Dobra współpraca to połowa sukcesu w drodze do zdobywania szczytów. Takim szczytem dla powiatu i dla gminy są przede wszystkim inwestycje, które dwa samorządy wspólnie realizują. Starosta czarnkowsko-trzcianecki Tadeusz Teterus jest zadowolony ze współpracy z burmistrzem Trzcianki. Z wielkim zadowoleniem mogę tylko powiedzieć, że relacja między panem burmistrzem Trzcianki, panem Krzysztofem Czarneckim, a moją osobą jest bardzo dobra. Powiem wprost, rozumiemy się bez słów. Podobnego zdania jest burmistrz Trzcianki. Wspólne porozumienie dotyczące wizji realizacji zadań inwestycyjnych to ich główny cel. Jest ich dużo, ale wszystko zależy od środków finansowych, a jeśli pieniędzy jest niewiele, trzeba znaleźć pomysł na ich pozyskiwanie i kolejno realizować pomysły. Jeżeli to się uda zrealizować, jeżeli to się uda poprzez przyjęcie stosownych uchwał przez poszczególne rady, czyli Rady Powiatu i Rady Gminy Trzcianka, to można powiedzieć, że przez najbliższe 4 lata pewne rzeczy i pewne zmiany na terenie naszego samorządu trzcianeckiego zajdą. Pętla Trzcianecka, czyli ścieżka pieszo-rowerowa, to na dzień dzisiejszy jedna z ważniejszych inwestycji, które samorządy wspólnie realizują. Ponadto powiat i gmina chcą uzupełniać się w zakresie szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Chcą oni budować przy szkołach boiska wielofunkcyjne, aby jeszcze bardziej propagować sport. Realizujemy to, czego oczekują od nas mieszkańcy, a gdybyśmy nie podejmowali takich wspólnych działań, to pewnie wielu rzeczy nie udałoby się zrobić i myślę, że jest to bardzo pozytywna współpraca. Samorządy skupiają się również na wspieraniu działań stowarzyszeń na terenie Trzcianki. Ponadto stawiają na sport i organizowanie imprez. Nie tylko czysto sportowych, ale i charytatywnych. Wspólne kierowanie jednostką kultury, czyli Miejskim Domem Kultury, to także pole do współpracy. Oby układała się ona dalej tak dobrze jak do tej pory. Aleksandra Lipiec, Telewizja Asta.